21:37, godzina odejścia naszego świętego Jana Pawła II do domu Ojca. Dzisiaj mija 14 lat od odejścia naszego bardzo wielkiego rodaka, świętego Jana Pawła II do domu Ojca. Jak widzimy, świecą się świece. Telewizja Narodowa oczywiście jest obecna w parafii Przemienia Pańskiego w Tłuszczu 2 kwietnia 2019 roku. Jak widzimy, tutaj tylko jedna pani i ja też jestem. Więc może odśpiewajmy barkę Ojcu Świętemu. Radek, ja sobie w swojej po prostu okay. Chciałam się pomóc, także byśmy... Dobrze, oczywiście to już nie filmuje pani. W ciszy i w skupieniu ulubiona pieśń świętego Jana Pawła II. Za bardzo nie umiem, ale święty Janie Pawle II, jestem tu. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim. O Panie, to Tyś na mnie spojrzał, Twoje usta. I tak dalej, i tak dalej. Chociaż trochę barki ulubionej świętego Jana Pawła II zaśpiewałem. Ja jako jedyny ze Stronnictwa Narodowego imieniem Romana Dmowskiego w Tłuszczu byłem tu i taka jedna pani, która nie chciała się nic wypowiedzieć, powiedziała właśnie, że chce w skupieniu. Uszanowałem oczywiście rzecz jasna jej wolę. Jak szanowni telewizowie Telewizji Narodowej widzicie, niestety zmieniają się niestety czasy. 14 lat temu, przypomnę, tak pięknie zjednoczeni wszyscy byli po śmierci świętego Jana Pawła II, a dziś tylko ja i taka jedna pani. Ja jestem oczywiście rzecz jasna w mundurze Stronnictwa Narodowego. Nie wiem, czy uda się ująć mnie, ale jestem. O,
Stronnictwo Narodowe. Także zaraz zaświecę świeczkę. No i cóż, narodzie Polski, kochani mieszkańcy Tłuszcza, ja jako Radosław Siedlecki jestem zawiedziony, po prostu zawiedziony jestem. 14 lat mija od odejścia do domu Ojca Świętego Jana Pawła II, do domu Ojca. I co się dzieje? Szanowni telewizowie, jak widzicie, niestety, czasy się zmieniają. Ksiądz powiedział mi, miejscowy, że, bo ja powiedziałem do niego, że ubolewam na tym, że nie ma tutaj nas, mieszkańców Tłuszcza, pod pomnikiem Ojca Świętego, gdzie jeszcze 2, 3, może 4 lata temu gromadzili się licznie mieszkańcy Tłuszcza na czele z władzami miasta Tłuszcz. Właśnie, z władzami miasta Tłuszcz. Nie mam nic oczywiście. Pozdrawiam Pawła Marcina Bednarczyka, bo to jest dobry włodarz Tłuszcza. Ale no właśnie, zbliżają się wybory do Europarlamentu, no i na jesień do Sejmu. Nikogo nie było. Nikogo nie było. Oto jest skromne światełko, które zaświeciłem w imieniu swoim i Stronnictwa Narodowego i Telewizji Narodowej w Tłuszczu. Dla Telewizji Narodowej 2 kwietnia 2019 roku w 14. rocznicę odejścia do domu Ojca naszego czcigodnego, umiłowanego Jana Pawła II przeprowadzał reportaż Radosław Siedlecki. Czołem wielkie Polsce i szczęść Boże!